Wiadomości płynące od polskich skoczków są mocno niepokojące. To jak wołanie o pomoc. Zdecydowali się zwrócić do premiera i prezydenta, sytuacja jest poważna. Sami sobie nie poradzą. Wiadomości od polskich skoczków wprawiły w zaskoczenie każdego. Czołowi sportowcy zaapelowali do premiera i prezydenta, nie mają już wyjścia. Wiadomości prosto od Adama Małusza powinny zmobilizować głowę państwa. W Norwegii właśnie odbywa się cykl Rafair. Znajdują się tam też oczywiście polscy skoczkowie. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch pod opieką Adama Małusza pojechali reprezentować nasz kraj. Z powodu ciągle rozprzestrzeniającego się koronawirusa, Polski Związek Narciarski dowiedział się o odwołaniu Rafair. Sportowcy nie mają teraz możliwości wrócić do domu, połączenia lotnicze są niepewne i istnieje ogromne ryzyko, że do kraju wrócą już zarażeni. Czekamy na informacje w sprawie powrotu. Mamy problemy z powrotem, dlatego zwróciliśmy się w tej sprawie do premiera i prezydenta, poinformował dziennikarz Adam Małysz w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Skoczkowie nie chcą polegać na transporcie kolejowym, próbują bezpośrednio wrócić do Polski. Kinga Rajda i Joanna Szwab to polskie skoczkinie, które również miały wziąć udział w konkursie. Mało tego, na miejscu są też Alpejczycy, którzy dostali się na Mistrzostwa Świata Juniorów w Narwiku. Wiadomo, że do tej pory ekipy poruszały się po Norwegii samochodami, a także pociągami. Jednak w obliczu zagrożenia nie w głowie im takie wojaże. Skoczkowie planowali dostać się z Trondheim do Oslo i stamtąd samolotem do Polski. Teraz proszą jednak premiera i prezydenta o pomoc, by obniżyć ryzyko zakażenia i szybko wrócić do rodzin. Dzisiaj grzeje, 1. Zakaz handlu złagodzony. Nieoficjalnie, rząd wprowadza ważne zmiany z powodu koronawirusa 2. Lekarz oszacował, ile miesięcy będzie trwać wirus w Polsce. Musimy szykować siły. Międzynarodowa Federacja Narciarska zdecydowała nie tylko o odwołaniu Rafair. Przełożono na za rok Mistrzostwa Świata w Planicy oraz odwołano 3 konkursy i zakończenie sezonu Pucharu Świata. Sytuacja jest poważna, konkursy miały wstępnie się odbyć, jednak bez udziału publiczności. MFN nie chce jednak ryzykować i narażać sportowców. Dlatego odwołano też wyżej wymienione imprezy. Najlepsze newsy dnia, źródło, do rzeczy. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.